takich moich przemyśleń, które właściwie w ciągu ostatniego półtorej roku dotyczy tego, co się dzieje z dzikami, a tymi się generalnie bardziej zajmuje niż samym ASF-em, ale chciałem Wam troszkę pokazać informacji o połączeniu dzika z dzikiem i ASF-u, dlatego ten tytuł jest taki, a nie inny, czy polityka może wykończyć dzika, dlatego że jesteśmy obecnie w sytuacji takiej, że chyba wykończyć go może. Zacznijmy od tego, żeby Wam powiedzieć w ogóle, dzik jest dziki, dzik jest zły, każdy wie, gdzie występują. Występują wszędzie. Jest to gatunek w Polsce, jako gatunek główny. Właściwie, jak widzicie, nie ma jednego kwadratu, który byłby od dzika w Polsce wolny, czyli gatunek powszechny zupełnie występujący. Oficjalne dane o liczebności oczywiście są powszechnie dostępne. Jeżeli otworzycie sobie rocznik statystyczny, to możemy znaleźć na przykład, że w Polsce mamy 214 tysięcy 800 sztuk dzików. Dokładnie jest to policzone co do sztuki. Wszyscy wiemy dokładnie, ile tego jest. Czyli oficjalne dane są, ale oczywiście one są kompletnie niewiarygodne. Dlaczego one są kompletnie niewiarygodne? Co najmniej z dwóch powodów. Pierwsze, że wykorzystuje się w nich dane z tak zwanej, dane łowieckie po prostu, czyli dane z inwentaryzacji łowieckiej. Polegają one na tym, że no już od właściwie wszyscy się borykają, którzy zajmują się zwierzętami łownymi, nie tylko Polska, ale wszystkie inne kraje. I tak naprawdę doszli wszyscy do wniosku, że właściwie nie da się tego policzyć. Znaczy, to jest tak trudne, tak skomplikowane, bo tak kosztowne, że czasami nie ma sensu. Niemcy na przykład nie liczą zwierząt łownych, tylko strzelają. Jeżeli jest co strzelać, to strzelają, jeżeli nie ma, no to znaczy, że już nie i nie strzelają. Wtedy natomiast u nich jest tak zwany prymat lasu nad zwierzętami, czyli ma być las, a nie mają być zwierzęta. Jeżeli są uszkodzenia w lesie, to należy te zwierzęta strzelać w odpowiedniej liczebności. W Polsce tego nie ma. W związku z tym były przeróżnego rodzaju próby i w końcu doszło do czegoś takiego, co nazywamy całorocznymi obserwacjami, czyli no tak naprawdę pewna intuicyjna ocena liczebności zwierząt, która żadnych metodycznych podstaw oczywiście nie ma. No jest to bardzo pragmatyczne. No. Możemy się spotkać jako grupa myśliwych i przy naszym określonym doświadczeniu prawdopodobnie mniej więcej jakoś to oszacujemy. Natomiast te liczebności nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W latach 70. były takie projekty, które były koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa, potem Ministerstwo wtedy było Ochrony Środowiska, gdzie próbowano opracować różnego rodzaju tego metody. No i poparcie właściwie wyszło jedno, że my już od lat 70. XX wieku taka praca profesora Pucka i kilkunastu innych ludzi, którzy dowiedli w ten sposób, że tak zwane pędzenia próbne, niektórzy z Was uczestniczyli w takich przedsięwzięciach, kiedy otacza się jakiś fragment lasu i przepędza się, czy przechodzi, patrząc, jakie zwierzęta tam żyją. I okazało się, że tak naprawdę dla niektórych gatunków to działa, natomiast dla dzika absolutnie to nie działa. Nawet czterokrotnie te liczebności są niedoszacowywane i tak naprawdę przy każdym pędzeniu jest zupełnie coś innego. W związku z tym wykorzystujemy tego do opowieści o liczebnościach dzika, te dane łowieckie. Myśmy 3 lata temu próbowali z taką firmą krakowską, która zajmuje się nowoczesnymi technikami, opracować taką fajną technologię, która rzeczywiście działa dla różnych gatunków, ale akurat nie dla dzika, czyli rozpoznawanie termalne połączone z kamerami dziennymi. Jak widzicie, są takie plamki świetlne, potem na kamerze dziennej można zobaczyć, co ta plamka świetlna oznacza, czy to jest na przykład silnik małego Fiata, bo tak może też być, czy na przykład jest to dzik albo zwierzak inny. W przypadku dzika to nie działa, dziki są skupiskowe, chowają się pod drzewami, w związku z tym tak naprawdę znowu technologii w przypadku oceny liczebności nie ma. I trzecia rzecz, dlaczego nie powinniśmy wierzyć tym różnego rodzaju szacunkom dotyczącym szczególnie dzików, to jest to, że one są niesamowicie wrażliwe na presję polityczną. Za chwileczkę Wam o tym powiem. Jeżeli było życzenie, żeby w Polsce było pół dzika na kilometr kwadratowy, to wykonano specjalne liczenia i tak wyszło. Tak? Czyli wszyscy wiedzą, na czym to polega, żyjemy w takim, a nie innym kraju. Czyli jeżeli nie mamy narzędzia do tego, żeby je policzyć, w związku z tym mamy problem tak naprawdę w gospodarowaniu całej populacji. Tutaj widzicie coś takiego. W roku 2016 na początku minister środowiska zdecydował z takim specjalnym rozporządzeniem, że powinno być w Polsce pół dzika na kilometr kwadratowy. W związku z tym zrobiono w jesieni liczenie dzików w terminie, w którym w ogóle się dzików nie powinno liczyć. To jest najgorszy z możliwych terminów. Wszyscy wiedzieli, że nie ma prawa działać. Wydatkowano określone pieniądze. Ile wyszło średnio w Polsce? Pół dzika na kilometr kwadratowy. Tyle, ile miało być. Oczywiście były pewne drobne różnice. Tu w zachodniej Polsce, jak widzicie, było ich dużo więcej i tak dalej, no ale średnio tak wyszło, jak miało być, czyli super jest sprawa. No ale znowu
przy tych dzikach, które mamy wszędzie, których jest tak naprawdę mnóstwo, występuje powszechnie i nagle mamy ASF. I zaczął się tak naprawdę ogromny problem, bo w roku 2014, dokładnie 14 lutego, 50-kilogramowy dzik został stwierdzony tuż przy granicy z Białorusią na polskim terytorium. To był pierwszy przypadek ASF w Polsce. No i od tego zaczął się cały ogromny problem, całe rzeczy, które w tej chwili słyszycie dotyczące ASF-u, te wszystkie debaty publiczne łącznie z dzikiem, od tego wszystkiego się zaczęło. To był pierwszy przypadek, typowa taka, widzicie, hodowla przyzagrodowa, jak to jest na Podlasiu, niewielkie chałupki. Okazuje się, że wtedy po tym dziku w lipcu, to już jest pierwszy przypadek oczywiście u świń, bo tu mówimy o dzikach, natomiast problemem to jest to, że ASF występuje tak naprawdę nie u dzików, tylko u świń. Mamy pierwszy przypadek takiej hodowli przyzagrodowej. Właściciel wezwał weterynarza, ten stwierdził jakąś gorączkę i tak dalej. To była pierwsza rzecz. Po czym się pokazało, że niedaleko tego miejsca było tak zwane pierwsze ognisko, czyli jeżeli jest więcej niż jeden osobnik, to mówimy o ognisku występowania ASF-u. Przeglądnięto tam te świnki hodowane w takich właśnie warunkach, zrobiono ten spis i okazało się, że w 23 gospodarstwach musiano zlikwidować ponad 100 świn. I to był taki początek, słuchajcie, tego wszystkiego. I tak naprawdę, co to jest ASF? Tutaj macie takie dane podstawowe, które też ściągnąłem. Nie jestem oczywiście epidemiologiem i weterynarzem. Natomiast ta choroba jest wirusowa, jest niezwykle zaraźliwa. Występuje u świn domowych od wszystkich ras oraz u dzików i występuje w Afryce od kilkudziesięciu lat. Źródłem epidemiologicznym jest wirus ASF, czyli ASFV, czyli wirus. I tutaj wykazuje ogromną odporność na czynniki środowiskowe. Jak się znajdzie w środowisku, to już tak naprawdę jest. Jeżeli znajdzie się w glebie, będzie tam trwał przez bardzo długi okres czasu. I tak, dlaczego mamy dzika? Ponieważ problemem oczywiście jest ASF u świn domowych, natomiast nas interesuje rezerwuar. Czyli co może być w tym rezerwuarze? Mamy dzikie świnie afrykańskie, których oczywiście u nas nie ma, buźce i tak dalej, i kleszcze z pewnego gatunku, akurat też to nas nie dotyczy, tylko to jest, mówię, taki encyklopedyczny przegląd czego jest. U nas tak naprawdę dziki to jest rezerwuar. To jest, co jest istotne, że nie jest groźny wirus ani dla nas, ani dla innych gatunków zwierząt. Problemem są po prostu świnie domowe. I dlaczego jest tak groźny, skoro dla nas nie jest groźny, skoro nie jest groźny dla innych zwierząt? Przede wszystkim, patrzcie, chodzi o konsekwencje ekonomiczne. Jeżeli gdzieś zostanie stwierdzony ASF, to mamy tak. Pierwszy problem, kraj nie może eksportować dalej świni i wieprzowiny. Zauważcie, że Polska wieprzowiną stoi. Ja już nie wiem, ile milionów w zeszłym roku, a ponad 200 milionów sztuk, żeśmy hodowali tego. Nie wiem, mnóstwo, w związku z tym taka rzecz typu eksport to jest naprawdę dramatyczna sprawa. Następna rzecz, zakaz leczenia zwierząt chorych. Nie leczy się tych zwierząt. Te zwierzęta się eksterminuje. Je i wszystkie w okolicy. Choroba, jak tu widzicie, zwalczana jest tak zwanymi metodami administracyjnymi. Metoda administracyjna, wybicie całego stada i stad okoliczny w określonym promieniu, żeby po prostu nie było. Całej tak zwanej strefy zapowietrzonej. Weterynarze, naukowcy pracują od 50 lat, nie ma żadnej skutecznej szczepionki, ponoć ten wirus mutuje niezwykle szybko, bardzo szybko się zmienia, w związku z tym nie ma chyba szans w najbliższym czasie, żeby on został w jakiś sposób opracowany. Czyli dlatego mówimy, że ten ASF jest niezwykle groźny. Tu jest jeszcze szybki przykład, jakie są kliniczne objawy. Popatrzcie, przede wszystkim wysoka gorączka. To jest też bardzo charakterystyczne, na przykład jeżeli chodzi o dziki. Jak dziki mają tego ASF, bardzo często się szuka padłych dzików w okolicach, tam gdzie jest woda. Czyli jakiś ruch melioracyjny, rzeczka, jakiś coś. One się po prostu płocą, dlatego że przy tak wysokiej gorączce muszą coś takiego robić. Mają oczywiście różnego rodzaju, zjadają normalnie, wszelkiego rodzaju objawy kliniczne, które tutaj się pojawiają. Okres choroby jest niezwykle krótki. Mamy 4-8 dni, maksymalnie 21 dni. Świnie zdecydowanie padają. U nas w Polsce jest taka odmiana tego wirusa niezwykle zaraźliwa, że właściwie w 99% zwierzęta padają. No i mamy tak zwany przebieg ostry albo nadostry. Nadostry to jest błyskawiczny, w ciągu 2-4 dni ostry to jest tamte 8-9 dni. Czyli popatrzcie, efekty w świniach i oczywiście wśród dzików są dramatycznie
jedne, czyli jakby szybkie. I mamy tak, jak się szerzy, dlaczego mówimy o dzikach, mówimy o świniach domowych. Są dwa ogniska jakby pierwotne, dzik się musi w jakiś sposób tym zarabiać oczywiście, tak? Czyli pierwsza sprawa to jest droga oczywiście pokarmowa, jakieś różnego rodzaju resztki, może to być na przykład padlina, czyli mięso innych zwierząt, w których znajduje się aktywnie żyjący wirus świńskiego pomoru. Czyli to jest jakby pierwsza droga pokarmowa. Może to być również kontakt przez to, co ostatnio teraz coraz częściej się dowiadujemy, że może być sytuacja taka, że do jakiejś tam chlewni są przywożone w formie pościółki do zwierzęta, na przykład, nie wiem, słoma albo jakieś siano, które było zbierane w pobliżu lasu, gdzie na przykład wychodzili dziki zarażone ASF. Czyli świnka domowa, która ma to pod sobą, pocianka sobie troszkę tego sianka i to jest już droga pokarmowa ASF, już jest w tym, tak? I druga rzecz to jest bezpośredni kontakt pomiędzy zwierzętami zdrowymi i zakażonymi. Tu akurat nie dodałem jeszcze tego, że również człowiek może być bezpośredni kontakt, nie tylko przez ktoś może być nosicielem, nie tylko to zwierzę jakieś tam, ale również człowiek może fizycznie wnieść tego określonego wirusa. To są te ogniska tak zwane pierwotne. Jak to rzeczywiście startuje, tak? Ale mamy ogniska wtórne, czyli ten okres, gdzie to zaczyna nam gdzieś jeszcze w tej populacji całej funkcjonować, utrzymywać się i w jakiś tam sposób się odradza, tak? Czyli mamy kolejne możliwości. Przemieszczanie się zakażonych zwierząt. Czyli jeżeli mamy dzika, który gdzieś tam złapał sobie tego ASF, wirusa z ASF-em, to on powiedzmy może się przemieścić, chociaż tak jak tutaj rzeźbie te i sam wie najlepiej, te ogromne przemieszczenia są niezbyt częste, natomiast jakiś tam na odległość pewnych kilometrów, tak, czyli mamy przemieszczenia się zarażonych zwierząt, potem może być bezpośredni kontakt z trzodą, z terenem gospodarstwa z właścicielami chlewni. To się może dziać w bardzo różny sposób. No, na przykład bywały takie sytuacje, że gdzieś poprzez pasze na przykład, albo gdzieś są na terenie gospodarstwa, no jak wiecie, czasami bywało tak, że kiedyś w Polsce wypuszczało się jeszcze w tych małych gospodarstwach, czasami wypuszcza się tą świnkę, żeby sobie gdzieś tam dojadła coś za tym, tak? No jeżeli akurat w nocy był tam dzik, a był on chory, no to ta świnka coś doje i przy okazji oczywiście złapie sobie tam wirusa. No i mamy problem, bezpośredni kontakt z właścicielami chlewni, sytuacja, która była opisywana, właściciel chlewni jest myśliwym. Idzie sobie do lasu, strzela sobie dzika, patroszy go, poprawia, okazuje się, że dzik był zarażony ASF-em, no i właściciel chlewni po udanym polowaniu przyszedł oporządzić swoje świnki, no i za dwa dni już mamy ASF w dużej chlewni, prawda? Czyli takie rzeczy mogą być. Mogą być oczywiście różnego rodzaju pojazdy, typu traktory, które gdzieś łapią, no i wszelkiego rodzaju kwarantanny, no i to, co już mówiłem, że i w Europie leszcze problemem nie są, chociaż niektórzy próbują w ten sposób kombinować, ale tego czegoś takiego nie ma. Czyli tak, w Europie, popatrzcie, ASF jest znany właściwie od roku 57. To była Hiszpania, Sardynia, o czym za chwileczkę jeszcze wam powiem pod koniec. Tak naprawdę główny wektor to jest rok 2007, kiedy różne są hipotezy, dlaczego tak się stało. Jedni mówią, że z baz rosyjskich w pewnej części Afryki, w każdym bądź razie pojawił nam się dosyć intensywnie i szeroko w dawnej części, po prostu w pewnych krajach dawnego Związku Radzieckiego, czyli Gruzja, Armenia oraz centralna część Rosji. Od roku 2014 już mamy ASF bardzo blisko Polski, bo to już są przypadki w Estonii, na Łotwie, czyli już zaczęliśmy się zastanawiać, że to jest niezwykle blisko, zachodnia, centralna Ukraina. To jest rok ten 2014 i jak wam pokazywałem od razu, w roku 2014 ten pierwszy przypadek dzika, potem świni się pokazał u nas. I teraz tak, po tym szybkim wprowadzeniu do tego ASF-u, a pierwszym, jeszcze wcześniejszym szybszym wprowadzeniu do historii dzika, dojdziemy do tego mojego tytułu, który wam powiedziałem, czyli co, czy polityka może wykończyć dzika. Czyli zastanówmy się, w jaki sposób tą populacją dzika w tym momencie się zarządza. W momencie, kiedy pojawił nam się ASF w Polsce w roku 2014, ruszyła cała machina administracyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo tak się to w tej chwili nazywa, ale to było bardzo takie spokojne ruszenie tej machiny. To znaczy zostały wydane odpowiednie zarządzenia, prawda, w miejscach, gdzie ten ASF był, rozpoczęto delikatne ruchy, ale do końca nie wiedziano, co zrobić. Na przykład pierwszą decyzją ministra na przykład było rolnictwa, było, że nie polujemy na
dziki w okolicach, gdzie został pierwszy przypadek ASF, co było w tym momencie wiele zdecydowanym błędem, gdyż wtedy należało tam zdecydowanie dziki przerzeźć i przestrzelać, żeby on się nie mógł tak naprawdę w pierwszym etapie. W związku z tym te ruchy były dosyć chaotyczne, wydano różnego rodzaju dokumenty, w jaki sposób należy walczyć. I tak właściwie przez początek 2014 roku to wszystko dosyć powoli szło. I tutaj znalazłem taką prezentację głównego lekarza weterynarii z roku 2004 roku z listopada, gdzie tak naprawdę Polska zaczęła wykorzystywać dane EFSA. EFSA to jest ta European Food Safety Authority, taka główna organizacja europejska działająca na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i tego rodzaju rzeczy. I oni wydali taką opinię, że dotyczącą właśnie tak zwanego tego tak silnej depopulacji albo takiego wybijania populacji, gdzie napisali w ten sposób, że drastic hunting is not a tool to reduce the risk for introduction and spread of afrykańskiego wirusa świń in the wider population. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli, że w tym momencie, jeżeli my jakby wprowadzimy niepokój przez tak drastyczną depopulację, czyli niesamowicie intensywne strzelanie do tych dzików, te dziki będą miały tendencję do tego, żeby uciekać w miejsca bezpieczniejsze. Czym dalej pójdą, tak naprawdę, to tym dalej zaniosą ASF. Tak? Czyli EFSA stwierdziła, że tak naprawdę to nie jest dobry sposób na to, żeby zatrzymać pochód ASF. Czyli żeby nie wziąć się tak bardzo intensywnie za te dziki, jak już tam gdzieś zaczęto w Polsce pobrzękiwać. Ale to był rok 2014. Natomiast zauważcie, sytuacja zupełnie dramatycznie się zmieniła w roku 2015, kiedy mamy nowe rozdanie polityczne i nowy rząd. I w tym momencie rozpoczęła się całkowita i taka, jak ja to nazywam, jazda bez trzymanki z tym dzikiem i z tym, co się z tym gatunkiem w Polsce dzieje. Mianowicie minister rolnictwa i rozwoju wsi, wsparty przez ówczesnego ministra środowiska, zdecydowano, że ta depopulacja dzików w Polsce to będzie główne narzędzie zatrzymania ASF. Czyli oni sobie wymyślili w ten sposób, że nie ma dzika, nie ma problemu, nie ma transmisji, zatrzymamy ten ASF gdzieś tam na Podlasiu przy granicy białoruskiej, bo największe, jak wiecie, zagrożenie będzie takie, że tam oczywiście mamy drobnych producentów trzody chlewnej, natomiast główne zagłębie produkujące świnie to jest Polska centralna lub Polska zachodnia. Sobie wyobraźcie możliwą sytuację taką, że są hodowcy, którzy mają kilkanaście tysięcy świn w jednej. To jest dopiero problem. I teraz przy tego rodzaju podejściu do ASF-u, który mamy, ognisko ASF-u w takim miejscu oznacza, że wybijamy kilkadziesiąt tysięcy świn. To są naprawdę gigantyczne straty ekonomiczne. Czyli pomysł był taki, że nie będzie tego pasa transmisyjnego w postaci dziku. Zatrzymamy sobie ASF gdzieś w drobnych gospodarstwach tam właśnie na Podlasiu, a główni nasi producenci będą bezpieczni. Czyli założenie było stosunkowo, jak widzicie, proste. Brak dzików równa się zanikowi. I teraz, przepraszam was, że to jest tak dużo tego tą ściągą, ale to jest akurat z artykułu, który razem z Kasią Bojacką próbujemy ostatnio gdzieś umieścić, w którym pewne nasze przemyślenia próbujemy podnieść do świadomości szerszej niż nasza. Ale no, zapoznam was. Mianowicie, dlaczego akurat na tej jesieni roku 2015 tak się stało, że nasi politycy tak dramatycznie zmienili front i powiedzieli, że tłuczemy te dziki i już nie będzie problemu? Dwa podstawowe powody. Pierwszy jest taki, że minister rozwoju wsi, czyli minister rolnictwa, mówiąc kolokwialnie, jak wiecie, jest zawsze pod ogromną presją rolników, bo na pola rolników wychodzą dziki, wychodzą jelenie, prawda, robią szkody. W związku z tym minister rolnictwa bardzo by nie chciał, żeby rolnicy mieli szkody, bo rolnicy to jest elektorat, czyli należy ten elektorat chronić, czyli należy zrobić w związku z tym tak naprawdę w dużej części ten ASF, o którym w tej chwili mówimy, stanowi pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby zabrać się w końcu za zdecydowane zmniejszenie liczebności dzików, co było solą wokół naszych rolników. Czyli mamy ministra rolnictwa i rozwoju wsi. On tak naprawdę rozdawał karty w tym całym naszym tutaj przedsięwzięciu. Natomiast minister środowiska, wtedy pan profesor Szyszko, który był ministrem środowiska, okazało się, że tak naprawdę, to jest oczywiście moja opinia, ale wydaje mi się, że troszkę racji w tym jest, tak naprawdę próbował rozegrać w tym czasie drugą sprawę, a mianowicie Polski Związek Łowiecki, który już w roku 2015 był ogromnie nacenzurowany. Ludzie zarzucali mu bardzo dużo różnych rzeczy i z jednej strony aktywiści związani z ochroną przyrody mówili,
powiedzmy, jest B i myślimy są B, czyli trzeba tych ludzi wyeliminować tak naprawdę ze społeczeństwa i to ma, ktoś nie powinna być tolerowana. Z drugiej strony wewnętrzna, powiedzmy, presja wśród myśliwych, ja też jestem myśliwym, co prawda nie jak ty, ale dzika czasami zjadam. W związku z tym wewnętrzna presja wśród myśliwych była również taka, że struktury wewnętrzne Polskiego Związku Łowieckiego są po prostu nieefektywne, skorumpowane i należy coś zmienić. W związku z tym to była też obrona struktur Polskiego Związku Łowieckiego przez pana ministra Szyszy. W związku z tym on sobie z kolei wymyślił coś takiego, że Polski Związek Łowiecki będzie pokazany jako jedyny sprawny organizm czy instytucja w tym kraju, która te dziki potrafi wytępić. I te dwa powody, u ministra rolnictwa troszkę inny, u ministra środowiska troszkę inny, zeszli się razem i zaczęli grać wspólnie w jednej drużynie, a gra oznacza, że zostają wydane określone rozporządzenia i zaczyna być inny układ gospodarowania, zarządzania tymi gatunkami. Zobaczcie. Pierwsze rozporządzenie było już w lutym 2016 roku, kiedy minister rolnictwa i rozwoju wsi wydał zarządzenie o tak zwanym ostrzale sanitarnym. Czyli Polska, popatrzcie, umownie, ja tak mówię, gdyż to nie było napisane na wschód czy na zachód od Wisły, tam wymienione kilka województw, ale łatwiej nam mówić teraz na wschód czy na zachód od Wisły, że będzie tak. Tam, gdzie ten ASF już jest, czyli mówimy o tej części Polski, czyli generalnie plus Lubelszczyzna, okazuje się, że potem to poszło i dalej, czyli na wschód od Wisły, zarządzono tak zwany ostrzał sanitarny. Ma być pół dzika na kilometr kwadratowy. Takie ma być zawęszenie administracyjne. Wtedy jeszcze nie ruszano parków narodowych. Parki narodowe były takimi enklawami szczęśliwości, prawda? Wszędzie i indziej tego parka narodowych jeszcze nie. Miało być pół dzika. W marcu 2017 roku, popatrzcie jak to idzie, co kilka miesięcy coś nowego, mamy dodatkowe rozporządzenie, które mówi, że za każdego odstrzelonego dzika na początku jeszcze w tamtej strefie były całkiem przyzwoite pieniądze. 300 zł powiedzmy za odstrzelonego, potem okazało się, że czym większy, a jeszcze samica jeszcze lepiej, prawda, dorzucono do tego jeszcze. Także te pieniążki są całkiem konkretne. Z tego co wiem, niektórzy całkiem fajnie potrafią skalkulować swoje budżety domowe w ten sposób, tak? Do tego, jeżeli się znajdzie dzika znalezionego martwego, ale ma on nie pochodzić z wypadku komunikacyjnego, czyli powiedzmy idziemy sobie gdzieś do lasu, znajduje się dzika, trzeba w odpowiednie miejsce zadzwonić, jeżeli zostało stwierdzone, że nie jest on wypadku komunikacyjnego, jest suwa, prawda, którą jak to się ładnie mówi, można przytrąc samochodem. Proszę? Szkoda, że nie można samochodem trącić. No nie możesz tego, bo weterynarz ponoć to stwierdza, czyli tego zrobić nie możesz. Z tego co ja wiem, niektórzy poszukują tych dzików bardzo intensywnie. No i teraz tak, 2016 rok. Mamy to rozporządzenie ministra mówiące o tym, że na wschód od Wisły ma być pół dzika. Ponieważ nastąpiła zmiana ekipy, nowy rząd i tak dalej, jak wiecie, no nie wchodzę w politykę, ale te rozliczenia zawsze są, a ci nasi poprzednicy tacy źli, tak źle zrobili i tak dalej. Okazuje się, że postanowiono zrobić tą słabną inwentaryzację dzików, o której wam mówiłem, że w najgorszym możliwym momencie nie dało się ich po prostu dobrze zrobić, w żaden sposób. Zwłaszcza, że pół roku wcześniej, ja brałem udział w czymś takim, zrobiono taką tak zwaną ogólnopolską inwentaryzację innych gatunków, gdzie dziki były całkiem dobrze policzone, tylko ich wyszło za dużo. Pół roku wcześniej, czyli zrobiono tą inwentaryzację jesienną, wszyscy byli niezwykle zadowoleni, pół dzika, ówczesny minister, wiceminister środowiska ogłosił sukces, zaledwie po pół roku rządów wyprostowaliśmy błędy poprzedniej ekipy i dziki są pod kontrolą. Taki artykuł jest, który gdzieś tam mam, dziki pod kontrolą. W porządku. Pół roku czasu załatwili sprawę, tak miało być. No ale słuchajcie, to nie do końca tak było, bo nagle okazało się, że pomimo, że mamy te 0,5 dzika, a te 0,5 dzika to był ten taki pierwszy poziom, na którym stwierdzono ponoć, że ASF ma się nie szerzyć już. Ale ASF sobie nic z tego nie robił, z tego, że zostało tak powiedziane, że nasze czynniki decyzyjne, tylko szedł dalej. Czyli musimy też jakby naszą śrubę przykręcić w tej zarządzaniu. Czyli co jest następne? Rządowy Zespół Specjalny Zarządzania Kryzysowego, który został powołany, mówimy już o lipcu roku 2017, robimy już kolejny rok. Czyli na wschód od Wisły, tam gdzie ten ASF jeszcze jest, mamy już tylko 0,1 dzika na kilometr kwadratowy. Po ludzku to oznacza, że mamy jednego dzika na 10 kilometrów kwadratowych. Czyli na przykład w Białowieskim Parku Narodowym mamy mieć dzików 20, chyba z tego co pamiętam, tak? W Babiórskim Parku wychodził jeden. Jeden. No w każdym razie, no a tam przecież, no
przyszło, no to wszyscy wiedzą, leśnicy są zawsze też uczeni, że dziki ryją po to, że jedzą larwy, czy różne inne rzeczy. No tak, tak to się dzieje. Czyli popatrzcie, 0,1 osobnika tam, natomiast już na zachód od Wisły przerzucono te pół dzika, co było poprzednio, czyli już strzelamy dziki w całej Polsce. W tym momencie mamy już pół dzika na kilometr kwadratowy w Polsce zachodniej oraz, zauważcie, co ciekawe, mamy w 23 parkach narodowych, czyli parki narodowe już zostały włączone do tego, no, no powiem wprost, dosyć szokującego procederu, prawda? Tłuczemy je wszędzie. ASF, słuchajcie, jest jeszcze gdzieś tam w Polsce północno-wschodniej, ale już na Wolinie należy zredukować dziki. Nikt nie wie dlaczego, po co, jaki jest sens biologiczny tego, kompletnie nie ma. Zarządzenie jest i tak dalej. Oczywiście wzdłuż autostrad również, czyli nasze główne tam powiedzmy najważniejsze autostrady, które mamy 25-35 km od autostrady w jedną i w drugą stronę, również mają być maleńkie zagęszczenia dzików. Tak to nam dalej szło. Ministerstwo Środowiska oczywiście sekundowało ministrowi rolnictwa bardzo ściśle, bo to musiało być zrobione równolegle, dlatego że to minister środowiska decyduje o tym, jak gospodarować populacją dzika, a nie minister rozwoju wsi. Minister rolnictwa i rozwoju wsi może wprowadzić tak zwane zarządzenia o charakterze właśnie odstrzał sanitarny, interwencyjny, coś takiego, ale normalne gospodarowanie gatunkiem robi minister środowiska. Czyli co zrobi minister środowiska? Popatrzcie po kolei. Mamy tak. W lipcu 2017 bo możemy już używać taką myśliwy urządzeń doktowizyjnych i termowizyjnych. To jest w ogóle pierwsza rzecz taka, która się zdarzyła, że można polować z użyciem tego rodzaju rzeczy w tym kraju. Nigdy drzewie czegoś takiego nie bywało i w większości krajów europejskich jest to absolutnie niedozwolone. Mamy rozporządzenie z sierpnia, kiedy nagle okazuje się, że ponieważ ciągle ten ASF się szerzy, no to minister zdecydował, że nie ma okresu ochronnego. Czyli mamy gatunek taki sam jak powiedzmy norka amerykańska, szopacz, który ceny zwalczał przez cały rok, bez okresu ochronnego. To samo zdecydowano z dzikiem. Nie ma podziału na kwoty, czyli kiedyś było coś takiego, że samice można było strzelać tylko w określonych okresach, po roku nie. Nawet jeżeli strzelimy samice, tym lepiej, bo jeszcze dostaniemy dodatkową kwotę pieniędzy za to, że strzeliliśmy samice, czyli bez podziału. No i tutaj mamy jeszcze dodatkowe ekstra rozporządzenie, co było dosyć dużą ekwilibrystyką, dlatego że jak strzelać dziki w parku narodowym? Słuchajcie, to jest poważny problem. Dlatego, że park narodowy, jak wiecie, no przynajmniej teoretycznie powinien chronić zwierzęta, a nie sprowadzić do tego, że tam będą robione polowania. Są plany zadań ochronnych, niektóre parki nie mają oczywiście te najczęściej prawie zadań ochronnych. W związku z tym, żeby zmienić plan zadań ochronnych, żeby należało zrobić coś takiego, żeby w planie zadań ochronnych pojawiły się kwoty pozyskania dzików pod pretekstem walki z ASF. Prawo mówi w ten sposób, że taka rzecz powinna być przynajmniej zaopiniowana przez Radę Parku Narodowego. Minister to działał tak szybko, że żadna Rada Parku Narodowego nie zdołała się jeszcze zebrać. Jak już rozporządzenie było gotowe, dla każdego parku kwoty były gigantyczne. Pierwsze wyliczenia były szokujące. Tam były parki, gdzie miało sześć po 600-700 dzików. Dlatego, że takie były liczebności, prawda? Po ciężkich negocjacjach dyrektorów parków narodowych z ministrem, gdzie twierdzono, że tak, a tyle zjedzą nam gminy, prawda? Tyle padnie nam na drogach, tyle pójdzie do sąsiadów i tak dalej, zeszło to na jakieś tam kwoty, ale w niektórych parkach tak gdzieś około 150 dzików musiano tak naprawdę zastrzelić, prawda? Dlatego, że jak wiecie, park narodowy, dyrektor każdego parku narodowego jest zatrudniany bezpośrednio przez ministra środowiska i żaden z dyrektorów parków narodowych szanujących swoją pracę nie będzie z ministrem środowiska oczywiście dyskutował. Kto wyraził swój sprzeciw, stracił. Proszę? Kto wyraził swój sprzeciw, stracił. No i ludzie wiedzą o tym, myślą i już się tak idzie. No i popatrzcie, co tak naprawdę się stało w czasie tego okresu, kiedy wam przed chwilą scharakteryzowałem, jak się zmieniła to nastawienie nasze, czy sposób gospodarowania populacją dzika, czy tak naprawdę dzika w tej chwili tępimy i czy to miało jakikolwiek efekt na postęp ASF. Mamy to rozdanie nowe, gdzie zdecydowano, że brak dzików, brak choroby. A tutaj macie sytuację całkiem świeżą z roku 2018, kiedy nagle okazało się to, co było pewnego rodzaju takim mityczną barierą dla polityków, to było linia PiS-u. Kiedy mówiono, że Polska zrobi wszystko, żeby ASF został na wschodzie od PiS-u. Tak? Przekroczenie linii PiS-u miało w tym momencie zagrozić hodowlą świń i całemu naszemu przemysłowi tak naprawdę w Polsce Zachodniej. I nagle się okazało, że mamy
mamy dziki, mamy ASF u dzików w Campinosie. Po drugiej stronie Wisły, nagle odkryte, prawda? To jest coś niesamowitego. No i teraz z biologicznego punktu widzenia popatrzcie, no jaki dzik przybiegnie spod Białegostoku do Campinosu? Żaden, prawda? Zwłaszcza, że one powinny tak naprawdę zdechnąć w ciągu kilku dni od zarażenia. Jest wiele hipotez, dlaczego tak się stało. Dlaczego mamy takie, oczywiście to jest czynnik ludzki, o którym za chwileczkę wam powiem, ale ewidentnie czynnik ludzki sprawia to, że ten ASF przeskoczył. Czyli to, że my tłuczemy tak naprawdę te dziki i te zagęszczenia są już stosunkowo mniejsze, chociaż wcale nie takie jeszcze małe, popatrzcie, sprawił, że ten ASF przeskakuje, ale to jeszcze raz wam powiem, czynnik ludzki, nie pójstwo ludzkie, ale o tym za chwileczkę. Co się dzieje, popatrzcie, z populacją przez te lata i z pozyskami? Okazuje się, że właściwie pozyskujemy tyle samo. W roku 2000, powiedzmy, 16, 15, 16, 350 tysięcy, 16, 17, pomimo tak ogromnych wysiłków depopulacyjnych, zauważcie, też jest powyżej 300 tysięcy. Czyli tak naprawdę, co to oznacza? To znaczy, że dziku po pierwsze jest bardzo dużo, a po drugie, że te efekty znowu nie są takie potężne. Rzeczywiście na wschodzie, gdzie strzelano kiedyś już więcej dzików, w tej chwili, popatrz, to są dane oficjalne z pozyskania, jest już zdecydowanie mniej. Czyli podlaskie już strzelają tylko 7 tysięcy dzików, lubelskie, które jest ten drugim na froncie walki, już jest 19. Jeszcze na zachodzie sporo się tego strzela, ale generalnie jeszcze, popatrzcie, tych dzików jest jeszcze całkiem dużo. Ja zrobiłem jeszcze takie porównanie ciekawe. Tutaj popatrzcie na dwa konkretne sezony, które tutaj są i jak to się bierze wszystko do tego. Tu mamy Podlaskie. Podlaskie, popatrzcie, już od dawna powinno mieć zagęszczenie 0,1 żyjącej populacji, 0,1 dzika na kilometr kwadratowy. A to są dane pozyskane. Czyli pozyskują, jeśli mniej więcej 5 do 6 razy więcej niż powinny tych dzików tam być. Czyli ta nasza cała akcja depopulacyjna i tak dalej, nie ma najmniejszego efektu, nie ma żadnego wymiaru, dlatego że dzików jest tam 5 razy więcej niż to, co się deklaruje na papierze, a za chwilę wam powiem, że na papierze tam jest 0,1 tego dzika, tak? I oczywiście jest pewnego rodzaju schizofrenia, jak pogodzić te cyfry między sobą, ale dajemy radę, to znaczy jest kilka sposobów, że możemy to zupełnie spokojnie z tego się wytłumaczyć. Czyli jak się możemy wytłumaczyć? Jaka jest ta rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, no, dosyć brutalna, ale no, kreatywnie działa. Dzik w Polsce, słuchajcie, jest podstawowym gatunkiem łowy. Nikt sobie z myśliwych, z kół łowieckich nie pozwoli na to, żeby dzika wytępić. Czyli natomiast oczywiście koła łowieckie i myśliwi działają w określonej rzeczywistości. Muszą do tej rzeczywistości się dostosować, są odpowiednio plastyczni. Tutaj macie kilka przykładów, jak do tej rzeczywistości można się dostosować. Czyli jeżeli politycy nam mówią, macie mieć dzików 0,1 dzika, jeżeli nie będziecie tego mieli, stracicie obwód łowiecki, nie będziecie mogli polować. No to chyba byliby nierozsądni, gdyby nie wykazać, że mają więcej niż 0,1. Czyli na papierze ile mają? 0,1. To jest pierwszy krok, tak? No druga sprawa jest taka, że również wprowadzono mechanizm narzucający pewne kwoty, no wyobraźcie sobie Park Narodowy chociażby, czy jakieś koło łowieckie. Zostało im narzucone, że mają strzelić 200 dzików. Jeżeli oni strzelą te 200 dzików, to oni dokładnie wiedzą, że nie będą mieli zbyt na co polować. W związku z tym można dzika rozmnożyć, już tak post mortem, w momencie, kiedy on już nie funkcjonuje, tak? Jeżeli myśliwy strzela w Polsce dzika, trzeba wziąć przeponę i próbki mięśnia, ponieważ dziki są dosyć często zarażone trichinozą. Czyli nikt rozsądnie myślący nie zje dzika, którego nie zbadł, tak? No ale przepona jest dosyć rozległa i taka, no, trochę rozbudowana. I ja słyszałem, że można przeponę podzielić na 6 dzików. To znaczy wykazujemy jednego dzika, którego strzelamy, dzielimy przeponę na kilka części. On jest oficjalnie 6-krotnie zbadany, tak? Rozmnożony 6-krotnie. To jest oczywiście, my oczywiście musimy tego dzika w jakiś sposób zagospodarować, bo bierzemy go na tak zwany użytek własny. Czyli, ale to są bardzo drobne pieniądze, 2 zł za kilogram, w związku z tym machniemy ręką, bo to wszystko jest dla dobra dzika, żebyśmy mogli w przyszłym roku polować. Tak? Czyli popatrzcie, da się zrobić, jeżeli mamy przyłożenie pod tytułem, ile mamy upolować. Ale mamy trzeci problem, że na przykład niektóre koła łowieckie przecież zaplanowały polowania na przyszły rok, dewizowe, z których żyją. Za ciężkie pieniądze, dobre pieniądze. No i jeżeli porównamy,
trzy razy więcej, to co robimy? No co robimy? No, no tak jak z migrantami, prawda? Przyszli ci od sąsiadów. A z kolei jak się pytają sąsiadów, no to też od sąsiadów przyszło, tak? Czyli mamy sposoby, żeby te wszystkie trzy mechanizmy razem pogodzić, żeby te dziki były, a my jednocześnie spełniamy wszelkie wymagania proceduralne, no i właściwie, no, czego się czepiać? No, wszystko właściwie się tak naprawdę, słuchajcie, zgadza, jeżeli chodzi o to wszystko. On powinien się teraz jeszcze przesunąć. Nikt oczywiście nie zadał sobie pytania, jeżeli myślimy zdroworozsądkowo, wzięto się za parki narodowe, gdzie strzelamy, ale co z dzikami w miastach? No, wiecie dokładnie, co się dzieje chociażby tutaj w Koło, Grzesiu bada te rzeczy tu u nas w Krakowie. Co najmniej 50 polskich miast, gdzie mamy populacje dzików bardzo silnie rozbudowane. Tutaj widzicie liczby kilkaset zwierząt podławianych żywo, bo nie tylko w niektórych miastach, tak? Kiedyś było tak, że te zwierzęta wypuszczano do lasów w dużej części. Teraz jest zakaz tego. Nie można tego robić. W związku z tym no, mamy kilkaset dzików do załatwienia, do zrobienia. Wiem, że w niektórych miastach już idą w tym momencie na skróty, zaczynają wydawać zgody na strzelanie tak naprawdę na terenach miejskich. Na zasadzie takiej, że jest to zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Niektórzy sobie w ten sposób radzą, ale nie jest to jeszcze zbytnio częste. Nikt nie pomyślał, że jest to też ewentualny rezerwuar czegoś takiego, z którym sobie nie można poradzić. No i teraz pytanie takie już, słuchajcie, dosyć zasadnicze, czy tak naprawdę dziki są winne temu wszystkiemu? Oczywiście one są rezerwuarem, one będą transmisją pewnego rodzaju, ale tak naprawdę wiemy dokładnie, że głównym problemem to jest czynnik ludzki. Tu nikt nie ucieknie od tego, nawet politycy zaczynają ostatnio tak naprawdę to przyznawać, co się dzieje. Może być to nielegalny handel świnkami. Wiemy, że nasz teren jest zagrożony. Ja mam właśnie świnki gotowe do sprzedaży, no i co? No, zaraz przyjdzie weterynarz i mamy ognisko w okolicy, w określonym promieniu, koniec, nie będzie tego. Czyli możemy nielegalnie to wszystko sobie przehandlować. Możemy, jeżeli mamy problem ze świnią, która jest chora, czasami robimy po staremu, zakopujemy za chlewikiem albo w lasu. Akurat świnia miała ASF. Wykopię to dzik oczywiście, który jest fantastycznym papinożercą, doskonały węg, od razu się zarazi. Czyli to właśnie kilka przykładów, żadna bioasekuracja. Mamy od roku 2014, hodowcy już dokładnie wiedzą, jakie zasady bioasekuracji powinni prowadzić. Czyli ten przykład, który wam mówiłem o tym myśliwym jednocześnie właścicielu chlewni, który nie zmienił butów i tak dalej, to jest przykład takiego niebójstwa. Bioasekuracja jest absolutnie podstawową rzeczą, która jeżeli nie będzie wprowadzona, nie ma tego. Następna sprawa, u nas ciągle jest jakiś tam nielegalny obrót produktami mięsnymi, również ASF na przykład szaleje na Ukrainie. Niektórzy mówią, że ASF się szerzy w Polsce, ponieważ Ukraińcy przywożą produkty mięsne ze sobą, które są zarażone ASF. Oczywiście jeden problem jest taki, że te produkty mięsne są pozytywnie testowane na ASF, ale jeszcze nikt nie znalazł w ukraińskiej kiełbasie żywego wirusa ASF. A to żywym wirusem się zarażamy, a nie tym, że on był pozytywnie, ta świnka była kiedyś eksponowana. W związku z tym jest mnóstwo różnych rzeczy, popatrzcie, ale generalnie rzecz biorąc, czynnik ludzki jest absolutnie najważniejszy. Ja się bardzo ucieszyłem, że kiedyś znalazłem, jak już pan minister Szyszko, chyba już nie był ministrem w tym momencie i już mógł tak troszkę inaczej reagować, on sam stwierdził, to jest taki bardzo ładny cytat, który macie, że winy bowiem nie ponosi dzik, gdyż nie widziano, aby dzik przychodził do chlewni i zarażał w ten sposób świnie. Prawda? Winę ponosi tu człowiek. Sam pan minister stwierdził jednoznacznie, który poprzednio podpisywał te wszystkie rozporządzenia i tak dalej, macie przykłady niechlujstwa tak naprawdę, kupowanie jakichś świnek na bazarach, prawda, wprowadzanie ich do chlewni i tak dalej. Po prostu bioasekuracja, widzieliście te zdjęcia z Podlasia i z tamtych okolic. W Polsce przynajmniej pewna część hodowli świńskiej jest ciągle utrzymywana w tak zwanej hodowli przyzakodowej. I to jest bardzo trudno, żeby tam wprowadzić określone zasady takiej stricte bioasekuracji, którą wprowadzają już bardzo duże chlewy. Mamy, potwierdziła tą diagnozę, że to człowiek i bioasekuracja. Maciej Nik, który w 2018 roku opublikował tak naprawdę no, katastrofalny dla ministra rozwoju wsi raport, mówiący o tym, że właściwie zostały zmarnowane 4 lata, jeżeli chodzi o walkę z ASF. Że od początku było wiadomo, że jeżeli chodzi o szerzenie się ASF-u, to najważniejsza jest bioasekuracja. Nie tłuczenie tych biednych dzików, tylko bioasekuracja, prawda?
I zauważcie, tam podaję przeróżne przykłady naszej znowu kreatywnej księgowości, że lekarze weterynarii tak naprawdę, którzy są zarobieni po uszy, a mieli pewne obowiązki, tak naprawdę nie dopilnowali. Wierzyli właścicielom, pytali się. Bioasekuracja oczywiście fantastycznie, dokument był podpisywany szybko, bo musiał biegać do następnego gospodarstwa, bo jest jeden na cały powiat, tak? Czyli przez tyle lat, popatrzcie, gospodarstwa tak naprawdę w całej Polsce, tej północno-zachodniej, nie posiadały zabezpieczeń odpowiednich, prawda? Albo ludzie mówili, że je mają, a tak naprawdę ich nie posiadali. Także mnóstwo rzeczy nie było zabezpieczeń dla wirusów. To, co zdiagnozował mi jeszcze następny, że nie wspomina w ogóle, ale są dramatyczne braki, jeżeli chodzi o lekarzy weterynarii. Po prostu oni nie są w stanie zrealizować rzetelnie tego, do czego zostali powołani. Ministerstwo Rolnictwa oczywiście natychmiast się nie zgodziło. Stwierdzili, że komunikat NIK jest niesprawiedliwy dla nich, że oni robią mnóstwo rzeczy i to jest wszystko pod kontrolą. Natomiast przemyślało chwilkę i dosłownie półtora miesiąca chyba po tym, styczeń, marzec, tak, wprowadziło drastyczne przepisy bioasekuracyjne, ale już takie drastyczne przepisy. Jeżeli ktoś tego nie dopełni, jego hodowla świń będzie musiała być zlikwidowana fizycznie. Dostanie oczywiście odszkodowanie, ale już świnek nie będzie mógł przez najbliższy czas hodować. Czyli ta bioasekuracja już weszła na plan pierwszy i zrozumiano tak naprawdę, że to bioasekuracja i czynnik ludzki tak naprawdę jest najważniejszym problemem. Przepraszam znowu, że tak dużo tekstu, ale czytajcie, jeżeli możecie, ja wam troszeczkę powiem. To nie jest pierwszy, Polska nie jest pierwszym krajem tak naprawdę, który z ASF-em się boryka. Pierwsze przypadki, jak wam mówiłem, to była Portugalia, rok 57, potem była Sardynia, potem była Hiszpania i okazało się, że oni sobie z wirusem ASF poradzili. Ten wirus ASF w przyrodzie tam jeszcze funkcjonuje od czasu do czasu, natomiast nie ma problemu z hodowlą świń. Oni się nie przejmują tym, że on jest w przyrodzie i jest wśród dzików, bo taka jest jego natura. Problemem gospodarczym jest to, co mówiłem wam, że czy on jest wśród świn. I teraz jak sobie z tym poradzono tak naprawdę tam? Przede wszystkim nastąpiła kompletna zmiana sposobu hodowli. Zniknęły hodowle przyzagrodowe. Kiedyś było tak, że w południowej części Europy świnki żerowały na żołędziach i tak dalej. Wypuszczano je czasami do lasu. Tutaj to była jeszcze lepsza jakość tego mięsa. To była znakomita rzecz, prawda? Nie ma już czegoś takiego. Nie pamiętam, czy to było we Francji, czy w Hiszpanii było tak, że zdecydowano się, żeby radykalnie zlikwidować problem wśród świn. To było tak, że jeżeli komuś likwidowano administracyjnie świnie, wybijano administracyjnie świnie, płacono mu przez kilka lat za to, żeby tych świn nie hodował. Czyli żeby nie było pretekstu do tego, żeby nastąpiła transmisja między ASF-em, który jest jeszcze w przyrodzie, a świniami, które miały być w gospodarstwach. Doprowadzono do sytuacji takiej, że po prostu zmieniła się całkowicie jakby sposób hodowli. Ogromne, wielkie firmy, które mają pieniądze na to, żeby się w 100% bioasekurować. Czyli nie ma problemu transmisji do świn, ponieważ oni mają barierę technologiczną taką, że to ten ASF nie przyjdzie. Natomiast popatrzcie, no my się tutaj zaczynamy w tym momencie z tym ASF-em wodzić jeszcze dlatego, że cały czas mówię wam o początku, że ten ASF ma naprawdę wielki potencjał polityczny, ogromny. Czyli minister środowiska ma swoje własne interesy, minister rolnictwa ma swoje własne interesy. Ostatnio nawet obudziła się nasza opozycja, wyciągnąłem to w lutym, Platforma Obywatelska stwierdziła, że należy wprowadzić stan tak naprawdę klęski żywiołowej w tym kraju i będziemy w tym momencie walczyli tak. Tylko trzeba tamtej opcji politycznej przypomnieć, że w momencie, kiedy ASF się pojawił w Polsce, to naprawdę nie było praktycznie żadnych ruchów, żeby to odpowiednio zrobić. I to nie jest tak. Trzeba utworzyć specjalny fundusz tego typu rzeczy, nie? Natomiast jeszcze można zwrócić uwagę, popatrzcie na to, co wam spisałem, to już jest takie bardziej naukowe, ale trzeba zwrócić uwagę to, o czym mówi ta EFSA, czyli Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywnościowego. Ona właśnie mówi takie 4-5 najważniejszych punktów i to by należało nieustannie naszym politykom powtarzać, bo to jest tak naprawdę taka Biblia, kwintesencja w figurce, co powinniśmy robić. Popatrzcie, jeszcze nigdy w Europie, to jest lekcja z całej historii ASF w Europie, nigdy nie udało się doprowadzić do tak naprawdę drastycznej redukcji populacji dzików. Dlatego, że one mają ogromny potencjał reprodukcyjny. Czasami się liczy nawet w Polsce w tej chwili, że to jest 250% rocznie wzrostu populacji od tego stada podstawowego.
A żeby osiągnąć efekt, czyli tak zwaną robić praktyczną depopulację, by należało te dziki wystrzelać w ciągu jednego sezonu zimowego. Nie da się tego fizycznie zrobić, czyli EFSA już wie, że nie da się tego zrobić. Natomiast te intensywne polowania, jeszcze naganki, jeszcze psy i tego rodzaju rzeczy, one wręcz mogą sprawiać, że dziki zamiast, mówiąc kolokwialnie, pokojowo zdychać w jednym miejscu stosunkowo skumulowanym, one będą rozpraszane na bardzo szeroki obszar ze względu właśnie na to, tak? Mamy dowody, że rzeczywiście, jeżeli będzie więcej tych dzików, to prawdopodobieństwo zarażenia się między sąsiednimi grupami będzie większe. Natomiast nie ma jakiegokolwiek naukowego dowodu na to, że jest jakieś zagęszczenie dzików, które będzie zagęszczeniem, które nam zagwarantuje, że ASF się dalej nie rozprzestrzeni. Jak widzicie, najpierw twierdzono w Polsce, że to jest pół dzika, teraz mówi się, że to jest 0,1 dzika i dalej nic się nie poprawia. Tak? Czyli dane naukowe mówią, nie ma takiego zagęszczenia, dlatego że ASF się może utrzymywać w padlinie zarażonych dzików i tak dalej, znaczy w padlinie, którą jest dziki, te mogą pobierać i tak naprawdę nic takiego nie dzieje. Dziki, jeszcze raz powtarzam, mają rolę absolutnie drugorzędną w rozprzestrzenianiu się ASF. Tak naprawdę to, co się dzieje, to jest, żeby ASF przestał tak naprawdę wpływać na populację świni, na hodowlę, to musi być przecięcie ogniwa transmisyjnego między dzikami a świniami. A to przecięcie ogniwa transmisyjnego da się zrobić tylko i wyłącznie przez bioasekurację, czyli doprowadzenie do sytuacji takiej, że te dwie grupy zwierząt nie mają absolutnie żadnej możliwości kontaktu. No i tutaj oczywiście ta bioasekuracja, która sprawi, że tak naprawdę pomalutku w tej populacji dzików tak naprawdę nam to wszystko, słuchajcie, wygaśnie. No ale oczywiście to jest wszystko mało. Jesteście otwarci, czytacie czasami w internecie, nowe pomysły mamy. Czyli nikt nie odstąpił od tego, że to dziki są głównym problemem. To dziki ciągle według naszych decydentów, mimo wszystko, że już mówi się o bioasekuracji, ale to dziki. Ostatni projekt to jest oczywiście fantastyczny pomysł płotu 1200 km. Zbudujemy ten płot, bagatela 200 milionów, to jest taki lekki szacunek, bo bez płotu, ale ma być teraz podwórka, to będzie drożej. To, co pan profesor to pokazuje, to jest autostradowy płot, a oni początkowo planowali za szacowaną kwotę 245 milionów zrobić taki, który wygląda tak jak rodzenie leśne, są paliki drewniane i siatka leśna chyba 15 na 15 ośrzał. To się zgadza. A to nawet żaby zaczął. No ale on to już tak, takie, że byłoby mocniejsze, prawda? No oczywiście zastrzeżenia oprócz kosztu, zastrzeżenie jest, dwa podstawowe zastrzeżenia. To znaczy tak, jak przegrodzić jeziora, jak przegrodzić rzeki. Dziki świetnie pływają, prawda? A zwłaszcza jak będą miały ASF, one wchodzą do tej wody. Czyli jak to wszystko zrobić? No i kolejny zasadniczy problem. Po co mi się mamy odgradzać od dzików od wschodu, skoro ASF jest w Kampinosie? Tak naprawdę. No to co będziemy Kampinos odgrodzić w tej chwili? No, Czesi mają w tej chwili u siebie ASF, też jest ciekawa sprawa, wybuchło w jednym miejscu i postanowili go odgrodzić. To znaczy błyskawicznie zbudowali mniej więcej 80-kilometrowej długości płot wokół jednego miejsca, gdzie te dziki miały ASF. Co się okazało? Po dwóch tygodniach już mają ASF w całości. Także nie działa to tak naprawdę. Czyli no, oczywiście jest pewien pomysł ministra, rolnicy chcą, żeby był płot, wybory idą. No słuchajcie, elektorat jest i tak dalej. Ale to jest jeszcze jeden pomysł, a to wam zacytuję, bo to jest mój ulubiony pan, który jest szefem Związku Rolników, Kółek i tych wszystkich organizacji. Ostatni taki cytat znalazłem, czyli on kiedyś proponował, żeby używać wojska w ogóle, by prowadzić wojsko z kosza i drony i tak dalej. Natomiast ten ostatni cytat według mnie jest absolutnie, no to nieprawdopodobne. Precyzyjna inwentaryzacja i monitoring dzików poprzez system informatyczny oparty o technologię detekcji zwierząt z użyciem bezzałogowych statków powietrznych, termowizji radiometrycznej i konwulsyjnych sieci neuronowych. Także no warto to zapamiętać, to jest Gwiezdne Wojny, to jest tak w ogóle pani, to jest naprawdę no takie pomysły będą się nam szerzyć. Jest to znowu elektorat. Nie wiem, jak pan minister zareaguje na tę propozycję. Zobaczymy w każdym razie, jak to będzie. No i teraz to oczywiście, co cały czas mówię, troszkę humorystycznie, jest smutne tak naprawdę, bo to pokazuje, że nasi politycy się miotają tak od bandy do bandy. Ten interes polityczny jest ważniejszy tak naprawdę niż dziki. To, co ostatnio wiemy, mimo że wiemy, że tak naprawdę właśnie bioasekuracja jest najważniejsza. A w dokumentach, popatrzcie, ciągle znajdujemy, nie wiem dlaczego, wracają ciągle do tej depopulacji, tak dramatycznie.
faktycznie i tutaj październik 2017, nie tak dawno, prawda, mamy biuletyn, który mówi wyraźnie, zasadniczym powodem pojawiania się kolejnych ognisk ASF-u jest zbyt powolna aktywizacja strzału dziku przez Polski Związek Łowiecki. No pokazaliśmy, pokazałem już to, że to nie ma nic do rzeczy tak naprawdę, tak? I w związku z tym, jeżeli celem dalszego ograniczenia populacji się tych zwierząt należy podjąć radykalne środki depopulacyjne. No jak radykalne, no to wymyśliłem coś takiego, że mamy hasło leopardy na dzik. Mamy to leopardy, czołgi, cokolwiek, ale wymyślimy coś takiego będzie, tak? No i dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że troszkę problematykę Wam przywieźłem. Czy macie jakieś pytania? Nie wierzę, że wszystko jasne. Proszę. Pytanie. Jeżeli musimy ostrzegać na przykład na polu kukurydzy, jest strzałem zarażony ASF-em, to nie powinien tego nie strzelać tego dzika, żeby na przykład tej fakulty, żeby nie zapewnić. To znaczy tak, on nie wie, znaczy po podziku na tak zwanej wizu zewnętrznym nie wiemy, czy on jest zarażony ASF-em, czy nie. W tej chwili przepisy mówią, są dosyć restrykcyjne, jeżeli chodzi o polowanie na dziki, a mianowicie, jeżeli ktoś strzela dzika gdzieś na tym polu kukurydzy, to tak, są dwie możliwości postępowania. Jeżeli chce go na miejscu wypatroszyć, to musi wykopać dół o głębokości chyba z tego co pamiętam 1,30 m w tej chwili. No nie sądzę, że taki myśliwy chętnie będzie szuflował przy siedział powiedzmy, siedział w północy i tak dalej. To jest jedna z możliwości. Czyli musi na miejscu to wnętrze, bo on nie wie nawet. Dzik jest potem oczywiście badany. On musi powiadomić, to będzie zbadane, bo w tej chwili większość dzików w Polsce jest badana w tej chwili, tak? Ale natomiast no, on nie wie. W związku z tym trzeba zachować te zasady przezorności, tak to nazwijmy, tak? Czyli albo zrobi to na miejscu, zakopie te części, prawda? No, ale zobaczcie, krew zawsze będzie i tak dalej. No nie jest w stanie tego zrobić. Albo w tym momencie są takie specjalne miejsca, każde koło łowieckie ma takie specjalne miejsce, które jest odpowiednio ogrodzone, zabezpieczone, gdzie są tam albo hermetyczne takie kontenery na wnętrzności, albo już takie specjalne doły, że tylko tam można patroszyć te zwierzęta. Nie, chodzi mi o sam strzał. Tak. Stuka, która wyląduje po prostu ścieleczkę, że ona mogłaby zakazić właśnie materiału roślinnym. Czy... Ale oczywiście, a inna to nie ma rady. No przecież nikt nie będzie chodził z jakimś tam pędzelkiem, czymś takim tego robić. To jest oczywiste, jest oczywiste. Nie powinno się na przykład podstawić strzału na terenach uprawowych. No to wtedy cała ta logika ministra dotycząca szkód, jak sobie to pan wyobraża? To głównie o to chodzi, to przecież głównie o to chodzi, żeby tych dzików było jak najmniej i żeby rolnicy jak najmniej, powiedzmy, wnosili petycje, żeby szkody ograniczać, prawda? Żeby dziki ograniczać. Tak naprawdę ta walka z ASF-em przy tym podejściu jest tylko, to jest naprawdę rzecz zupełnie poboczna. Zwłaszcza, że starałem się wam pokazać, że to nie jest problem, że dziki mają ASF. Problem jest jeden zasadniczy, żeby sprawić, żeby nie było ASF-u w hodowlach świn gospodarczych, tak? Polowanie na dziki nic nie zmienia. Czy będzie ta krew, czy nie będzie. Najwyżej dwa czy trzy inne dziki złapią tego ASF-a. Jeżeli nie będzie transmisji do świń, to będzie tak jak w Europie Zachodniej, że ASF się będzie utrzymywał w populacji, ale to nic nie zmienia. Problemem najgroźniejszym gospodarczym i politycznym jest to, żeby tego nie było tylko u świn, tak naprawdę. A to, że tak jak pan mówi, pomyślenie o tym, żeby nie strzelać, to się nie da. Przy tym podejściu to się nie da. To jest właśnie instrument po to, żeby było jak najmniej dzików i jak najmniej szkód. To jest bez sensu. No jest bez sensu. Ja starałem się to powiedzieć dosyć jasno, że to jest dosyć bez sensu. Także no, ale takie jest życie. W takim kraju żyjemy, taki mamy klimat. No poza tym też w sumie nie odstąpienie od szczelenia dzika, który już jest chory i tak pewnie wypada, bo przeniósł właśnie na sąsiednie, to wychodzi na jedno. Znaczy, to jedno powiedziałem, że te dziki padają stosunkowo szybko, czyli tak naprawdę to jest chyba do 4 dni w tej postaci, tej której mamy tego wirusa, 4 dni dzik od zarażenia on zdycha. Czyli jakby szansa na to, że my tego jeszcze zdychającego dzika z ASF-em tak naprawdę odpolujemy, nie jest duża. Oczywiście ona się już zdarzyła kilkukrotnie i było pokazane, że ten myśliwy tam miał to na sobie, te reszty tej krwi gdzieś tam przeniósł, ale to jest bardzo mikra szansa tak naprawdę, że coś takiego się stanie. Poza tym zauważyć dorączkę kwotową w początkowym przebiegu o 22 przy niepełnym księżycu. Nawet z doktor Wizora tego nie można zauważyć. Ale na telewizji wyjdzie właśnie. No właśnie, będzie cieplejszy. Będzie miał cieplejszą ślinę, prawda? Może być i tak. Zarażony dzik tak naprawdę szybciej padnie i nie przeniesie dalej tego, tej
ilość migrantów to jest naprawdę sporadyczny przypadek, że one gdzieś migrują. Ale w momencie, kiedy zaczynały się intensywne polowania, grupy zaczęły się przemieszczać nawet na kilkadziesiąt kilometrów. I wtedy to jest wektor. Więc im bardziej polujemy na dzika, tym bardziej rozpędzamy jego migrację. I tutaj oczywiście ten dzik, który jest padły, ten dzik, który padnie, będzie, nie będzie odstrzelony, on tam zdechnie i ma tego ASF-a, oczywiście to jest potencjalny wektor dalej. Czyli powiedzmy, jeżeli tego dzika zjedzą inne dziki, zarażą się tym ASF-em. Ja byłem ostatnio na takim fajnym workshopie gdzieś tam w Estonii i ludzi, specjalistów zajmujących się tymi rzeczami, i Niemcy zrobili badania właśnie na temat tego, czy dziki zjadają dziki. I mieli, bo to była, coś 40 takich dzików padły, zbadali i okazuje się, że to jest rewelacja w ogóle, że te dziki, które padły, nie są zjadane przez inne dziki w ogóle. Czyli to, co my uważamy, że jest ta faklina i rzeczywiście mówi się w ten sposób, że należy te padłe dziki, to też ma sens oczywiście zbierać z tego lasu i to są płacone również za to pieniądze, ale okazuje się, że i to zrobili bardzo ciekawe badania, na fotopułapkach była monitorowana, wykładali specjalnie strzelone dziki, jako no, po prostu martwe i okazuje się, że nie. Na przykład mówiło się o tym, jedna z innych rzeczy, o której mówiono, że okej, może jeżeli świeżego mięsa nie zjadają, to jeżeli ten dzik będzie rozłożony przez te wszystkie robactwo i tak dalej, będzie mnóstwo tych larw takich fajnych, to to jest taki pożywny pokarm i to dziki uwielbiają. Kusik prawda. Larw też nie ruszają tak naprawdę. Po czym zrobili badania ziemi wokół takiego dzika, wyłożyli, mieli jednego dzika, bo to robili również w Estonii, tam na miejscu, gdzie dziki miały już ASF-a i okazało się, że co jest niezwykle ciekawe, że, no bo pomyślałem sobie w ten sposób, co pan mówi, krew i tak dalej, to wszystko wchodzi w ziemię. To jest aktywne przez kilka miesięcy, powinno być aktywne. I okazuje się, że nie wiadomo dlaczego, tego jeszcze absolutnie nie stwierdzili. Zrobili doświadczenie na zasadzie takiej, że mieli eksperyment, mieli dzika zarażonego z ASF-em, wypuścili z niego tam krew, takie różne inne rzeczy i robili to na piasku pobranym z plaży. Takim, powiedzmy, właściwie takim krystalicznie czystym, tak? I okazuje się, że ASF utrzymywał się tam przez kilka miesięcy, wirus, w tym piaseczku. Po czym jak zrobili dokładnie to samo i wzięli glebę leśną, okazuje się, że nastąpiła dezaktywacja po dwóch dniach. I nie wiedzą dlaczego tak się dzieje, że gleba leśna ma w sobie coś, nie wiadomo co takiego tam jest, czego po prostu nie ma w glebie leśnej wirusa. Czyli jeżeli my mamy dzika, który padł na ASF, a rzadko pada na plaży, tak? Najczęściej nie. No to mamy go w lesie i jeżeli założymy, że jest to gleba leśna, przynajmniej według tego, co Niemcy stwierdzili, nie mamy wirusa w glebie. Czyli tak naprawdę, zauważcie, znowu mamy kolejny mit pewnego rodzaju, który pada. Że źródłem będą te dziki zarażone i tak dalej, bo będą zjadane przez kolejne dziki. Pokazane, że bardzo niechętnie albo w ogóle je zjadają i po drugie, że wirusa nie ma w glebie leśnej przynajmniej. Także inni pani narzędzy takimi chorymi dzikami się odczuwają, czy też nie ma? No w tej chwili jest pomysł taki, że jest taka duża grupa badaczy europejskich, którzy właśnie wpadli na ten sam pomysł, o którym pan myśli. To znaczy jedynym znanym wektorem transmisji na razie to byłyby owady ssące krew. Czyli mamy dzika, który ma ASF, siada na niego komar, kleszcz, cokolwiek innego, bo to musi być kontakt bezpośredni, tak? Bo tu nie mówimy już o drodze pokarmowej, tylko mówimy o tym, bo jeżeli tam jakiś, nie wiem, myszołów coś tam podnie, no to nie ma możliwości przetransmitowania tego ani na świnie, ani na dziki. To są owady ssące krew. I tutaj zrobili już pierwsze podejście w zeszłym roku i też stwierdzili, że nie ma takiej możliwości tak naprawdę w tej chwili. Także nasze możliwości, zauważcie, zaczynają się naprawdę bardzo ograniczać. Wiemy, że dziku będzie ASF siedział, będzie się bardzo długo utrzymywał z różnych powodów, natomiast nie jest to problem tak naprawdę, żeby i nie jest rozwiązaniem wystrzelanie dzików, aby zatrzymać w Polsce ASF. Super.